jesteśmy w kamieniołomach na Ślichowicach, przy rezerwacie skalnym imienia Jana Czarnockiego, przy słynnym fałdzie. Fałdy też można spotkać gdzie indziej, w innych częściach świata, Europy, nawet Polski. Ale czemu on jest taki wyjątkowy? Moi drodzy, przede wszystkim a propos tego, gdzie jesteśmy jeszcze, dajmy jedną bardzo ważną informację. Wszystko zależy od tego, kto zapyta, gdzie jesteśmy. Jeżeli zapyta geolog, no to musielibyśmy powiedzieć, czy jesteśmy w północnym skrzydle synkliny kieleckiej. Struktury geologicznej, takiej większej skali, która, w skład w której wchodzą właśnie wapienie dewońskie, widoczne tutaj za naszymi plecami, które zostały odsłonięte w wyniku eksploatacji w dwóch kamieniołomach na górze, na wzniesieniu, które nazywa się Ślichowica i które jest położone w obrębie tak zwanych czarnowskich górek. To w sensie tak topograficznym i geologicznym, żebyśmy wiedzieli i kojarzyli, w jakim miejscu się znajdujemy. Natomiast sam fałd obalony, który tutaj jest, no, ta wyjątkowość wiąże się z kilkoma aspektami. Pierwszym z nich jest niewątpliwie ta geometria fałdu. Widzimy doskonale przegub tego fałdu, widoczny tuż za nami. Możemy tutaj wyróżnić osie poszczególnych fałdów, czyli osie tych podrzędnych synklin i antyklin. Przypominamy, że antyklina to jest wtedy, jak mamy warstwy skalne zwrócone ku górze, tak? Synklina zwrócone ku dołowi. Mamy też, moi drodzy, wykształcony ten fałd w sposób tutaj klasyczny. No, trudno znaleźć piękniejszy przykład fałdu tektonicznego dokumentującego warystyjskie ruchy górotwórcze w Polsce niż właśnie ten przykład, który tutaj mamy. Także to jest właśnie ta wyjątkowość tego fałdu na Ślichowicach, która powoduje, że w wielu podręcznikach do geologii właśnie zdjęcie tego fałdu, czy rysunek tego fałdu jest zamieszczany jako taki klasyczny przykład tego typu struktury tektonicznej. Michale, a kiedy ten fałd powstał? No, wspominaliśmy tutaj, słuchajcie, o ruchach górotwórczych zwanych warystyjskimi, niektórzy mówią hercyńskie. Największe nasilenie tych ruchów miało miejsce mniej więcej 300 milionów lat temu w późnym karbonie, w okresie geologicznym, który nazywamy karbonem. No, karbon myślę, że nam wszystkim kojarzy się jednoznacznie z węglem, prawda, kamiennym, tak, wydobywanym na Górnym Śląsku. Węgla tu nie widzę. Węgla tu nie ma, moi drodzy, a to wszystko dlatego, że w tym samym czasie, kiedy umownie na Śląsku mieliśmy puszcze, mieliśmy moczary, w których właśnie tworzyły się kolejne pokłady osadów, które w przyszłości oczywiście zwęglonych roślin, które w przyszłości dały węglen kamienny, no to na terenie obszaru świętokrzyskiego wówczas było wypiętrzanie, erozja, tworzyły się góry, tworzyły się pasma wzniesień. Także siłą rzeczy no nie było takich warunków wówczas na tym obszarze, dzięki którym mogłyby powstać takie pokłady węgla. Stąd w zapisie kopalnym na Górnym Śląsku mamy właśnie węgiel kamienny i skały płonne, które wraz z węglem kamiennym tworzą całe masywy, że tak powiem. Natomiast w przypadku Gór Świętokrzyskich mamy pamiątki ruchów górotwórczych, między innymi właśnie zachowane w postaci fałdów tektonicznych, ale też uskoków, spękań. Zwłaszcza też jest taka ciekawostka, że spękaniom tym czy uskokom wielokrotnie towarzyszą złoża. No chociażby złoża różnego rodzaju rud, prawda, metali, złoża chociażby kalcytu, żyły kalcytowe. To wszystko, co jest związane ze spękaniami, z uskokami, które tworzyły się właśnie w czasie ruchów górotwórczych. Michale, podobno tu złoto znaleziono. No z tym złotem, moi drodzy, na Ślichowicach to nie jest tak do końca legenda. Faktycznie w jednej z żył kalcytowych, gdzie stwierdzono między innymi piryt, chalkopiryt, inne siarczki żelaza, siarczki miedzi, stwierdzono również jakieś śladowe dosłownie ilości złota, które zostały stąd opisane. Także no, faktycznie jest znane złoto i opisane złoto ze Ślichowic, natomiast nie są to takie zasoby złota, które mogłyby spowodować gorączkę złota. Także, moi drodzy, nic nie da tutaj przychodzenie i kopanie i poszukiwanie złóż złota. Są to po prostu tak małe ilości, które zostały stąd opisane, że mają znaczenie no, bardziej naukowe niż tak naprawdę gospodarczy. Czyli bogaczem szukając złota tu nie będę. Pewnie prędzej znajdę właśnie ten piryt, który nazywany jest fałszywym złotem. I to jest też taka ciekawostka, moi drodzy, że ten wszędobylski piryt, siarczek żelaza, na Ślichowicach można znaleźć bez problemu. No i to fałszywe złoto rzeczywiście jest obecne tutaj, zwłaszcza w żyłach kalcytowych, czy w takich ciemnych marglach i łupkach odsłoniętych na południowej ścianie wyrobiska zachodniego. I na sam koniec warto dodać, że tym obiektem opiekuje się
Geopark Kielce. Moi drodzy, jeżeli chce ktoś z Was zwiedzić Ślichowice, dowiedzieć się czegoś ciekawego na temat tego wyjątkowego miejsca, no to gorąco polecamy udanie się tutaj na wycieczkę i zapoznanie się z treścią tablic edukacyjnych, które tutaj znajdują się w obydwóch kamieniołomach. Na tych tablicach postaraliśmy się podać najważniejsze ciekawostki takie związane czy to z samym rezerwatem, czy jego z bezpośrednim otoczeniem. Ciekawostki dotyczące nie tylko budowy geologicznej, ale też historii związanego z ochroną tego miejsca. Dobrze. To dziękujemy bardzo. Dziękujemy za uwagę.